Pani dyrektor, szanowni państwo, z okazji 70-lecia istnienia Zespołu Szkół nr 1 imienia Powstańców Wielkopolskich w Bronkach chciałbym wspólnie z nauczycielem, a moim dzisiaj zastępcą Robertem Dorną. Robert, pokaż się, bo może nie wszyscy wiedzą, nie pamiętają cię, nie pamiętacie chyba Roberta, bo zaczynał dawno temu. Chciałbym pani dyrektor złożyć pani najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania. Składamy je wszystkim obecnym i byłym pracownikom oraz uczniom i absolwentom tej szkoły. Szkoła na Leśnej wpisała się w historię Wronek przez wszystkie dekady po II wojnie światowej. Z pewnością była bardzo ważną placówką edukacyjną, stale zaznaczającą też swą obecność w społecznym, kulturalnym i intelektualnym życiu naszego miasta. Zaszczytna tradycja szkoły to wielka duma, ale też wielkie zobowiązanie. Życzę pani dyrektor, władzom powiatu sukcesów w pełnieniu tego zobowiązania. I jeszcze na koniec, szanowni państwo, chciałbym poprosić, bo jest z nami, z tego co usłyszałem od absolwentów, najstarszy absolwent rocznika 55. Myślę, że to jest pan Stanisław Kaseja. Czy panie Stanisławie, pan gdzieś tu jeszcze jest z nami? Jest pan. Brawo. Dla pani dyrektor mam ten list na pamiątkę powieszenia, ale panie Stanisławie, bym też pana poprosił i chciałbym panu wręczyć słój miodu, który dzielnie wypracowały pszczoły wronieckie. A społeczność wroniecka i absolwenci wronieccy są tak pracowici jak te pszczoły. I mam takie przekonanie i tego całego serca życzę tym rocznikom, niewiele starszym ode mnie, żeby tego stulecia, pani Czesławo, dożyli i żebyśmy, słuchajcie, wspólnie to stulecie świętowali. Jeszcze raz wszystkiego dobrego.